Siemano, tutaj Maciek z firmy Mavcar, a dzisiaj mam dla Was auto z polskiej dystrybucji, znaczy w sumie nie z dystrybucji, tylko zarejestrowane już w Polsce. Jest to Opel Insignia generacji pierwszej, czyli A, z 2010 roku, silnikiem diesla. Auto wystawiam na życzenie mojego znajomego, bo on już powiedział, że po prostu nie ma cierpliwości do tych wszystkich kupujących i trochę mu się nie dziwię. Tutaj mamy ciekawe zestawienie, bo sedanów jest mniej, jak widać na ogłoszeniach. I ogólnie ludzie ich bardziej poszukują, zwłaszcza że tutaj mamy silnik 2 litry, ale 160 koni i powiem Wam, jest jednak różnica, te 30 koni, no w sumie nie jest to aż tak mało, bo kiedyś to maluch miał niecałe 30, ale jest różnica w przyspieszeniu, te Insignie jeżdżą lepiej. Auto u tego właśnie ostatniego właściciela było 3 lata, jak się nie mylę, czy 2, coś takiego, 3 albo 2 lata. W międzyczasie zrobił w niej rozrząd, turbo i chyba jeszcze olej z takich rzeczy. Ogólnie nie jest skorodowana, fajne ma, tak wygląda dość stylistycznie to zestawienie. Felgi są 18, chociaż na Insignii tego tak bardzo nie widać, bo ma bardzo wielkie wnęki. Czarna szyba, te chromy na klamkach i wokół szyb naprawdę nadaje mi takiego eleganckiego sznytu. No i tak jak widzicie, linia bagażnika jest delikatnie na samym końcu podciągnięta do góry, jakby miała spoilerek. Naprawdę Insignie w sedanie mogą się podobać klientom. A co jeszcze? Wyposażona jest dość przyzwoicie, bo z przodu mamy czujniki, z tyłu parkowania oczywiście, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, składane lusterka, więc samochód nie jest to bida, a w środku też parę ciekawych zestawień. A z takich plusów, które może Wam się na pewno przydać, przegląd jest do czerwca przyszłego roku, a OC chyba do listopada opłacone, więc można sobie jeszcze na tym pojeździć. Opona ładna, więc nie trzeba się tym przejmować. I czy coś jeszcze mam z zewnątrz mam dodać? A, no i nie jest zgnita, bo Insignie o dziwo potrafiły sobie lubić zgnić tylny błotnik, przedni gdzieś przy rancie, nie były wcale aż takie odporne jak te samochody kiedyś. A to, że ma akurat jestem może z tej strony, to Wam pokażę jeszcze środek, bo czasami siedzę na fotelu, to nie będzie tego dobrze widać. Proszę, taka skórka, więc to zestawienie naprawdę takie jest, nic dodać, nic ująć. Nie ma mega wyposażenia, ale na pewno powiem szczerze, że tutaj nic dla mnie by nie brakowało, żeby sobie nią spokojnie jeździć. A i jeszcze dodam, żaden dwumast tutaj nie hałasuje, technicznie według mnie nic do zarzutu, tarcze bezproblemowo, żadne przegłuby, żadne łożyska nie wyją. Auto jest po prostu takie, żeby jeździć, bo ogólnie dbało ten samochód. No i zapomniałem Wam wspomnieć, że przebieg jest 307 tysięcy, według mnie 100% normalny przebieg, bo jest to jednak 2-litrowy diesel, auto 13 lat, więc tak na oko wychodzi około 23 rocznie, więc według mnie przebieg 100% normalny. Jeszcze mamy tutaj fajne fotele z elektryką, proszę, z pamięcią, więc to też jest duży plusik. Proszę, tutaj jest cały, niezniszczony, boczki również nie są tutaj rozdarte, bo czasami w niektórych Audikach potrafią być rozdarte. Przechodzimy do kierownicy. Na kierownicy lekkie ślady zużycia, ale ja zawsze staram się Wam pokazać tak, jak samochód wygląda, a nie to, że coś przykombinować. Mamy tempomat sprawny, sterowanie radyjkiem, proszę, możecie sobie podgłośnić, ściszyć. Menu jest polskie, oczywiście tak Wam wspominałem, automat, tutaj możecie sobie sprawdzić, ile macie zasięgu, przebieg, bla bla bla, nic takiego szczególnego, przycisk od świateł, oczywiście piano black, jak to w latach 2010 czy tam 2008 w górę, lustereczko jeszcze z fotochromem. No i tu duży ekranik wygodny z nawigacją, nawet widzicie moje drobne miasteczko. Tutaj przyciski od klimatyzacji dwustrefowej. A, no i widzicie, teraz spojrzałem na klimę, przypomniało mi się, co on jeszcze robił. Klima się oczywiście, jak to klima, popsuła w lato, więc była zrobiona dosłownie, nie wiem, 3 tygodnie temu, jest nabita, jest taki mróz, że aż sobie tutaj przykręciłem na zero, bo bardzo mocno wieje. Dalej piano bleki, skrzynia szóstka, elektryczny ręczny, bo nie wszystkie miały. No i tutaj sterowanie tym nawi i takimi podstawowymi rzeczami. Fotele też grzane, skórka. Z tyłu też foteliki, normalnie. Podłokietnik duży, pojemny z USB-kiem, proszę. Jeszcze jakimś schowkiem, tu jest o USB, widzicie.
Więc tyle, wnętrze według mnie jak na 307 tysięcy, naprawdę przyjemne, nie ma się do czego doczepić, nie ma żadnych dziur w fotelach, ładnie utrzymane, naturalne zużycie jak przy samochodzie tej klasy. I cóż, w aucie to wszystko, ewentualnie jeszcze mogę wam wspomnieć, że cena nie będzie jedna z tych wygrywanych, tylko raczej z tych bliżej niższej ceny, bo wiadomo, auto nie ma najniższego przebiegu i myślę, że dla wielu osób jest to zrozumiałe i normalne, że nie każdy chce diesla, który robił 5000 rocznie, bo to wcale nie jest dla niego dobre. Cóż, jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, macie pytania, to piszcie sobie albo maila, albo ewentualnie komentarz, a jeżeli szukacie innego auta, wbijcie na mavkarotomoto.pl lub po prostu do mnie napiszcie, bo czasami sprowadzam klientom auta na zamówienie i takie pod ich specjalne życzenia. Czy coś jeszcze wam warto wspomnieć? A, możecie sobie odwiedzić Instagrama mavkarauta. Tam też wrzucam różny jakiś content. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.